Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się po wszystkich sobotnich meczach 24. kolejki PKBP Ekstraklasy. Właśnie zakończyło się starcie w Białymstoku. Jagiellonia wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1. Zanim jednak dwa słowa o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także do zostawienia kciuka w górze. Bardzo fajne zawody i to właściwie mówię o kolejnym, bo już piątym spotkaniu tej kolejki. Wszystkie mecze były mega atrakcyjne, żadne spotkanie mnie nie zawiodło, nawet to w Lubinie, mimo tego, że padł tylko jeden gol. Tak samo i tutaj, mówimy o ciekawym spotkaniu z bardzo ładnymi bramkami. Naprawdę laurki w tym meczu, to jest oczywiście gol numer jeden autorstwa Łukasza Podolskiego, który otworzył nam strzelanie. No i później odpowiedź Nene, równie piękne, może nawet piękniejsze trafienie, ale po kolei. Przede wszystkim mówimy, czy właściwie przed meczem mówił się o Macieju Stolarczyku i o jego gorącym krześle. Sam właściwie przyłożyłem się do tych plotek, powielając tą informację. Natomiast fakt są takie, że gra Jagiellonii, a zwłaszcza wyniki, nie zadowalały. Przed meczem to było 13 spotkań z tylko jednym wygranym. Dzisiaj mamy ważne zwycięstwo, przede wszystkim z drużyną, która również jest uwikłana o walkę o utrzymanie. Zresztą przejdę pewnie do tego zaraz pod koniec podcastu, natomiast tabela no jest brutalna dla Górnika. Jagiellonia wygrała, Jagiellonia potrafiła odrobić wynik, więc to też jest coś, co warto podkreślić, ale przede wszystkim mówimy o bardzo ciekawej grze drużyny z Białegostoku. Atak pozycyjny, utrzymanie, luz, też taka bezkompromisowość w działaniach do przodu. Brał na siebie grę Nene, zwłaszcza, a także Marek Kual. Troszeczkę w cieniu Imas, natomiast bardzo podobało mi się aktywne boki Jagiellonii. Mówię tu przede wszystkim o Lewickim i aktywnych środkowych pomocnikach, którzy potrafili sobie kreować sytuację z dużą łatwością. No i to było coś, z czym Górnik sobie nie radził. Z drugiej strony podopieczni Bartosza Galła również nie grali źle. Nie będę obiektywnie mówił, że wyglądali dużo gorzej, natomiast mieli przede wszystkim problem w grze bez piłki. Bo gdy Jagiellonia miała futbolówkę, no to gdzieś tam rozpędzała się i miała bardzo dużo przestrzeni. Natomiast kiedy Górnik piłkę posiadał, automatycznie był doskok podopieczny Macieja Stolarczyka, więc w tym elemencie doszukiwałbym się największej różnicy. Jeżeli jednak Górnik miał piłkę, no to ta gra zachwycała. No, Łukasz Podolski się bawił, przede wszystkim to trafienie, natomiast też warto pochwalić za te zawody na pewno Damiana Rasaka, Jokotę, Dadoka, Olkowski, świetne zawody, właściwie mogę tak wymieniać i wymieniać, bo tutaj ciężko znaleźć jednego piłkarza, który no, grał słabo, grał poniżej oczekiwań. Tak samo świetne impulsy z ławki, mowa oczywiście o Włodarczyku i tej jego akcji w drugiej połowie, kiedy na pełnym luzie mija rywali w polu karnym, między nimi Pazdan wkręcony w ziemię, także naprawdę no tylko szkoda, że nie spuentował tego występu trafieniem. Mecz w Mielcu, od razu mi się przypomina, kiedy to Górnik wygrał, ale zostawił po sobie słabe wrażenie, umówmy się, Van der Hurk dość fartownie bramkę strzelił i Górnik wywiózł 3 punkty. Dzisiaj jest porażka, natomiast takie wrażenia artystyczne pozostają bardzo dobre. Przejdźmy jednak do tego, co może smucić podopiecznych Zabrzan, czyli do tabeli. Tak jak widzicie, Górnik spada w tej chwili z Ekstraklasy, gdyby przykładowo już był koniec sezonu, bo jest to 17 lokata. Jagiellonia natomiast wyskakuje z strefy spadkowej, 13 pozycja. No i tak samo Korona, która znajduje się poza strefą spadkową, bo przecież wygrali podopieczni Kamila Kuzery w dzisiejszym spotkaniu z Radomiakiem, także przeformatował nam się ten dół tabeli, a to dobrze, bo gwarantuje końcowe emocje i walkę do samego końca. Mam nadzieję, no bo to jest ciekawe, kiedy wszystkie karty tak naprawdę są jeszcze zasłonięte i do ostatniej kolejki, miejmy nadzieję, będzie się toczyła walka o pozostanie. Dzięki, tak to wyglądało moim okiem. Kanał 365 dni o piłce. Zostawcie suba, zostawcie lajka w górze. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.